Włączają pięknie całe światła, więc jeszcze nie, bardzo prosimy na scenę, jeszcze nie, teraz ja to powiem formalnie, jeszcze nie, dobra, i teraz jeszcze nie, bardzo proszę chłopcy, będzie się ustawiać, ale jednego przedstawiciela proszę, który najmniej ma do roboty, który najmniej ma do roboty teraz? To chyba ty, bo ty tylko masz założyć przez głowę gitarę. I powiedz nam, dobrze? Kiedy typowo powstaliście, jesteście tutaj jednymi z młodszych, prawda? Występujących. Powiedz nam, jeszcze nie wiem, co powiedzieć. Robimy przyjemny klimat, dobra? Świetnie z basem, prawda? A niech coś powiedzą, dlaczego, nie? Będziesz, chodź z nim najpierw, bo jeszcze fajny facet najpierw. Już jest. Znaczy, nie, no już jeszcze bardziej chcieś powiedzieć, że bardziej. No. A skąd ta nazwa, jeszcze nie? No jeszcze nie. Jeszcze nie są to dobi. Ona wyłączyła. Ona powstała przed chwilą, znaczy przed występem, tak? A ja coś wyłączyłem tutaj, wiesz? Chyba zepsułem. Tak, zepsułem, przepraszam Państwa serdecznie. A to potrwa 5 minut, ponieważ mamy kabel, prawda? Mamy kabel, ponieważ nasz techniczny. Brawa w ogóle! Wspaniale. Sorry Sebastian, to nie chciałem. To nie mój był. Co? To był twój? Nie. To nie był jego. Daj A przestaw kolegów jeszcze, dobra? Sebastian. Przedstawcie się, dobra? Kuba, powiedz zanim jeszcze, bo tak wiesz. Jak macie na imię, na nazwisku, a na system? Maziarz Bas. Jeszcze raz, dobra. Jakub Maziarz, ja też lubię flamę. No? Jakub Maziarz. Mariusz gra. I za nam Mikołajką. I to będzie? Co to będzie? Ja za mikrofonu, tak żeby wszyscy usłyszeli, co to będzie. Będzie utwór tego pana, który się nazywa Santana. Karlo. A dlaczego Carlos nie przyjechał? Właściwie aktualnie tworzy tam... Nie wiem, brat mi się troszeczkę podmucił.
pani Carlos, Carlos był dumny w tej chwili, słysząc was. Jak sam grał. Na pewno tej, jakby pan to by się ucieszył. Myślę, że na pewno. A teraz ten człowiek, który przed chwilą grał na gitarze solowej, tym też zupełnie, zupełnie jako inny gentleman w tej chwili zaprezentuje. Słuchajcie, fruwające palce, gwiazda, akord... Halo? Psuje się, ale to jest normalne, bo to jest cały ten efekt. Więc, nie, to wszystko jest oczywiście zaaranżowane. To tak ma być, każde zepsucie, każde brzęczenie, proszę państwa, jest przewidziane. No nie. Gwiazda akordeonu, dziękuję serdecznie. Gwiazda akordeonu, fruwające palce akordeonu. Za chwilę zobaczcie państwo coś niedowałego. Proszę nie patrzeć, na te palce można oczopląsu dostać w ogóle. Naprawdę. Przysięgam, nie. Nie da się. Zaciąłem się. No nieważne. Nieważne. W każdym razie Zenek Mikołajko! Niesamowite, że to będzie działo. Zenda, w nicę wyglądasz? Zobaczcie. Czerwaty. Thank you.
Mów coś inne. Już? Dziękujemy ci, Zenonie. Właśnie, światło tutaj coś mówią do mnie. Żebyś wyszedł na światło, żeby ci wyszedł. Nie, to, więc Zenonie, dziękuję. A jak masz właśnie na imię? Bo ty, Andrzej też do ciebie mówił, prawda? A tak właściwie? Może ma fajnie. Ale tak i tak. I tak i tak. Więc Zenonie, Andrzeju, dziękujemy ci serdecznie. Było wspaniale. Poważnie, tego zęba mało nie wybiłem. Mówię panią przednio. Cały czas tak patrzę. Gra i tak cały czas patrzę, gdzie jeszcze jest. Ale jeszcze jest. Jest jeszcze, dobrze. Więc to był Zenon Mikołajko i mi wirujące palce. A teraz poprosimy stare jędrzejowskie... Rapery! Rapery! Ale to chyba teraz już nie będzie... A, nieważne, ja już nic nie mówię. Proszę bardzo, proszę bardzo. Też nic nie powiemy. Okej, okay, okej. Okay. Luz pełny. I Krzysiu, nie? Mam potrzebny mikrofon jest? No mogę to sobie, bez mikrofonu. Mogę sobie już zęba wypić do końca. Nie? Nie, potrzebne. No proszę, to lepiej zębowi na zdrowie wyjdzie, proszę. No. Zobaczcie, ma osoby się na nie pytanie. Przepraszam serdecznie, że powiedziałem niedozwolone słowo do kamery. Amen. Najpiękniejszy moment, który dla Państwa przygotowaliśmy! No, 4 dni. Tego obuczenia. To powiedz wszystko, jakie jesteście szkoły jeszcze? No to tak jak już wcześniej powiedziałam, wrócimy do ogólniaka. Nikogo chcę nie pozdrowić. Chciałam pozdrowić moją siostrę Ewę. Brawo! Oto zgromadzonych wita. Wszystkich przypadków koła fortuny. Moi przyjaciele również witają. No, zagramy numer, zagramy utwór, piosenkę właściwie z tekstem, nawet z melodią. Nazwiska. Nie wiem, czyje to jest. Jaki brak szacunku dla autora. Nie wiem. Co? Nie lubię, 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 nie lubię.
Dziękujemy koleżanko. Dziękujemy koleżanko. I w tej chwili kolegom, jak Państwo zauważyli, na trąbce tej wspaniale wmiatał, nie powiem, że mój przyjaciel, ale przyjaciel rodziny, który się zgodził przyjechać z przyjaciółką. Nie ma, chwilą był na trąbce, ja nie wiem, ja się tak dobrze nie znam, ale bardzo mili ludzie i przyjechali do nas, bo dowiedzieli się, że taki Trema, taki festiwal w ogóle się odbywał, super sprawa. I za chwilę będą na naszej estradzie, ja w tej chwili tylko powiem Krzysiu i Alicja, bo więcej nie wiem, a Krzysiu i Alicja nam się przedstawią, dobrze? Krzysiu i Alice! Prosimy, tak? Alicja, tak, powiedz coś dla nas, powiedz, jak jesteś ze szkoły. O właśnie, Alicja, powiedz, jakie jesteś ze szkoły, powiedz nam. Ile szkoła jest? Szkoła jest Moradzicka. Jest to studium terapii zajęciowej. To widać. Uwaga, proszę Państwa, żebyście nie ulegli hipnozie. Pozdrawiam wszystkich pacjentów szpitala zespolonego na psychicznym. Dziękuję. Thank you.
Sure.
problemy. To znaczy z następną piosenką mogą być problemy, dlatego że niedobrze pamiętam tekst. Jeżeli mi dobrze pójdzie, to wszystko będzie w porządku. Jest to następna piosenka z repertuaru Henryka Banaszaka. Samba na jedną nutę. Obsesyjna jedna nuta, noty ten uwięzienia. Jumping.
Dziękujemy wam. Jeszcze raz może wielkie brawa. To byś wspaniale. A teraz taki cynk dostałem, że na widowni jest osoba, która pisze, wie, że jest przesympatyczna, wrażliwa osoba, tylko nie wiem, czy się ujawni i nie wiem, czy zechce nam coś powiedzieć. I to nie jest, znaczy to nie jest zaplanowane bynajmniej, także tutaj ta osoba być może jest zaskoczona. To jest Magda Reroń. Czy jest na sali? Zachęćmy ją może, tak? Fanfary Magda dostała, zapraszamy cię. Nie, to jest blues. Magda, powiedz nam coś. Ja wiem, że jesteś zdenerwowana, jesteś wywołana do odpowiedzi, ja rozumiem. Powiedz nam coś. Przepraszam, ale ja niestety nie potrafię... Ja nie znam żadnego swojego wiersza. Nie, Magda, słyszałem kiedyś, jak mówiłaś. No, ale... No nam powiedz. Aha. Nie, to może ja tak w zamian powiem wiersz. Kogoś innego. Jeżeli już kogoś innego, dobrze? Ale ja nie wiem, czy się nie pomylę. Jak się pomylę, to powiem. Dobrze. To jest wiersz Elżbiety Wojnarowskiej. Nie, zaświeć. Nie możemy. Znaczy, Wojnarowskiej czy nie? Tak, to jest wiersz Elżbiety Wojnarowskiej. Nosi tytuł Wiersz najtkliwszy. Złamam trenę. Nie wyłączaj. Nie wyłączaj. Nic nie będzie widać. Nie wyłączaj mi tego. Ale to mnie razi. Przepraszam. Ale niektórzy to wolą, żeby grać, bo właśnie nie widzi publiczności i wtedy ta tryma staje się mniejsza i może sobie powiedzieć, że trzeba. A nie, wolałabym, żeby. Bez tego, tak, może być. Teraz masz taki nastrój, wiesz, spotkanie literackie, wieczorek. Przepraszam. Nocą zalana, dwie pyralginy jedna po drugiej, dziwnie znajome, rozkołysane nocne lampy, płonące rynsztokiem niebo mojej ulicy. Najgłębiej wierzą kominy na pijanych dachach. Ich Chrystus codziennie rozwozi mleko do Melin na odtrutkę snów. Wypastowany upałem asfalt łapie za nogi, obłąkane aż do torsji. Tu kulawe psy śpiewają miłość, o grosz prosząc. Oślepione ptaki ronią pisklęta na śmietniku. Bóg pracuje w stacji pogotowia na pół etatu, a śmierć, dzika wariatka o namiętnych ustach, obnosi się w sweterkach z peweksu. Przynajmniej raz w tygodniu odbywa się tu sąd ostateczny. Niepoprawni samobójcy wykupują sznurki. Harasymowicze przy literach przytupują, rozdają karty po wieczornym dzienniku. W każdej bramie koloseum i walki miejscowych gladiatorów. Moja ulica niekochana zna wszystkie moje księżyce i planetę, o której nawet Bóg pojęcia nie ma. Przekleństw i kurzu mnie skąpi. Okna co roku gołębiem chrzci, jak popadnie. I moje serce szklane, codziennie tuczone, pracowicie skleja. Ludzi. Dziękuję też raz Magdzie. To duża odwaga. Naprawdę. A teraz, jak dobrze widzę, też będzie. Tak? Wiesz? Pod tytułem
ale pod jakim tytułem to już sama wykonawczyni. Patrycja Harrow! Dobry wieczór wszystkim. Mam na imię Patrycja. To będzie wiersz pod tytułem Pan Słowik. Denerwuje się pan Słowik, już prawie 12, a tu pani Słowikowa wciąż nie wraca z miasta. On już sprzątnął, ugotował i pościerał kurze, lśni czystością całe gniazdko. G2, takie niezbyt duże. Co tu robić? Co gotować? Rozpacz go ogarnia. Wczoraj byli w Rubelkowie i już jest pusta spiżarnia. Wreszcie wraca Słowikowa. Nie gniewaj się, stary, ale straszna kolejka była dzisiaj po komary. O motylkach w ogóle szkoda marzyć. A muszki mrożone? Więc wzięłam tylko komary. Proszę, oto one. Weź je, umyj i naturalnie wypatrosz, no i ugotuj w garnku. Ja nie mogę, ponieważ mam dziś koncert w Łazienkowskim Parku. Wszystkie miejsca są już wysprzedane. I gałązki, i loże. Będzie prasa, rezydenci. Jednym słowem wielka gala, nie jakaś tam chałtura. Przygotować więc się muszę i przeczesać pióra. Westchnął tylko biedny Słowik. Przypiął fartuch z listka i do garów taki już los, gdy żona artystka. Znana, sławna, rozrywana i zarabia krocie. A pan Słowik także śpiewa, ale przy robocie. Jedną ma dziś tylko radość, tę chwilę upojną, kiedy czyta u Tuwima, jak to było przed wojną. Dziękuję ci serdecznie również. Bardzo mi się ten wiersz o Słowiku był śmieszny bardzo. Nie rozumiem, dlaczego się nie śmiali w ogóle. A mi się, nie, ja się śmiałem, bardzo mi się podobał. Myślę, że wszystkim również, tylko się wstydzili śmiać. A teraz w ogóle, bo teraz w ogóle rewelacja jest, bo słuchajcie, robi się gorąco na sali, ludzie chcą występować w ogóle. Naprawdę. I miała teraz być w programie jedna osoba, ale nie będzie tej jednej osoby, tylko zamiast tej jednej osoby też będzie jedna osoba, a mianowicie chłopak, który chciał zaśpiewać, jak powiedziała Basia. I bardzo prosimy tego chłopaka, który se chciał zaśpiewać. Ja nie wiem, co to jest, niech się ujawni. Nie, to nie był Basiu. Chłopak poszedł na próbę, więc może w kolejnym punkcie, tak? Dobrze, więc ja teraz zapytam osobę, której państwo na pewno nie znacie. Jest to jej debiut. Nie występowała jeszcze na tych deskach. I bardzo proszę o ciepłe przyjęcie, ponieważ jest ona zawsze stremowana i bardzo rzadko się uśmiecha. Ale myślę, że ją państwo rozweselicie. To jest Basia Pocierowska. Może powiesz, z jakiej jesteś szkoły? Nie! Mówiła! Ja wiem, ona jest z Ostawów. Wiem, ona już zna. Odnisz to do mikrofonu. Krzesełku jej dać. Ale to był tekst. Zobaczcie tutaj ten tekst widowni. No piękne, złote usta, wiesz. Ja tam z jakiej jest szkoła, tak mówię, za malówki! Dobra, Basia. Czy możesz powiedzieć coś o sobie? Przyszedł właśnie Tomasz. On chciał zagrać tak. Stworzył.
tytułem Łobuz. Thank you.
Chcesz jakiegoś blusa znać, czy co? Jeszcze? Chcemy blusa? Jeszcze? Chcemy organki? Chcemy organki? Chcemy! Nie schodzisz, bracie, nie schodzisz. Sebastian! Nie, gdzie to jest? Gdzie to jest? Weź go głośniej. Ja nie słyszę go. Żeby nie słyszeć. Nie słyszycie, bo co mówi? Tak? Tak. Nie, słychać go, naprawdę. Słychać, mnie też przecież słychać, prawda? Już się wziął głośniej. No, ale mnie nie i chciałabym poprosić tutaj, żeby zaśpiewały tego bluesa nasze przyjaciółki. Swoje też również Aneta Macza i Ewa Maciejowska. Będzie to blues? Tak. Wróciłeś do domu? A może jeszcze mówię? Basiu. Wróciłeś do domu? Aha. Blues pod tytułem Lato ucieka. Przedstawię jeszcze muzyków. Chciałabym wam przedstawić muzyków. Tak. Natasię. Sebastian. Krzysztof Bas, gitara akustyczna i Jacek. No, no, Jacek, harmoniki. Ustne. Marka, czekaj. A i może Marek. Jeszcze jakby Marek Chudzik. Marek Chudzik. Marek Chudzik. Brawa. Mistrzu. No to się podłączy. Dobra. Później. To tak do pierwszy. Idzie. Jest. Brawo za Marka! Co? Ja tak? Co my gramy? Perkusję jeszcze! Chcemy perkusję jeszcze! Może jakiś perkusista? Nie! Kto ma perkusję? Druga! Ale będzie trzeba. Słuchajcie, ja tu mam instrument, to jest perkusja. Kto chce zagrać? Chce ktoś zagrać? A perkusy? Tak, to ma. Tak, facet, chodź, fajnie gra. Aha, dobrze, cię. Wszyscy przypychają oczywiście. Weź do domu. Yeah.
Special guest. Bardzo zapraszamy zespół pod tytułem, który się nazywa... Special guest. I teraz jeszcze raz, powiem. Special guest. Teraz, dzień dobry, witam cię, bo ty z wokalistką, prawda? Proszę cię, wykonać może wywiady potem i adresy telefonu. Ja bym co z nim zrobić, wiesz, jak bardzo cię proszę, żeby go nie jednak. Dobrze, dziękuję. Może powiedzcie, z jakiej jesteście szkoły? To my jesteśmy z różnych szkół. Z prywatnych. Jak się tam zbierało. Z prywatnych. Z prywatnych. Ogólnie chciałem powiedzieć, że tutaj zaproponowano wam dzisiaj grę. Mówiono, a wiecie, takie te amatorszczyzna, przyjdźcie, sobie pogracie, zobaczycie gwiazdy. To piękna amatorszczyzna, wszyscy. Cieniutko tak wszyscy wystąpili przed nami, że my tylko podsumować. Wszyscy. Tak, dziękuję Krzyśkowi Basowi serdecznie za występ, że przyjechał tu do nas, ja go znałem trochę. Dziękuję Krzyś, że Krzyś zaśpiewałeś. No cóż, może nie wyszło tak dobrze, jak chcieliście, ale proszę o brawa proszę. Stańcie, że było widać to. Dziękujemy serdecznie. Naprawdę, może to nie wyszło, jak chcieliście, ale mówi się trudno. Chłopcy się trochę podłączą, pograją. Chcieliśmy zagrać dzisiaj w 4 osoby, ponieważ taki jest ostatni nasz skład zespołu. Powiedz, co się stało. Powiedz. Rafał, czy możesz powiedzieć, co się stało? Raz. Jeszcze jest po prostu artysta, który niestety nie mógł się... Ale powiedz dlaczego, czy możesz powiedzieć dlaczego? Że wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Znaczy, myślę, że wszyscy wiedzą. Ale co dlaczego? Się dzieje? Znaczy, zdarzył się wypadek, kolega został pobity i niestety nie mógł się z nami zagrać. A tak też... Wygwizdaj tych, co to zrobili! Gwizda! Też życzymy mu szybkiego powrotu... To dla tamtych, co wiesz, co tak. Dlatego też życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i żeby wrócił do nas i nam tutaj pasował. Pozdrawiamy Hajda, pomachamy może. Tak, pomachamy do kamery, do kamery mu pomachaj. Hajd, trzymaj się, jesteśmy z tobą. Tu, Hajd, trzymaj się! Właśnie pani go dzisiaj między innymi gramy. Dużo basu, Rafał. Thank you.
bardzo, prawda, może już były słyszane. Więc nie jesteśmy w tym kierunku. Radio w telewizji. W muzycznej jedynce. Tak, nie w muzycznej jedynce. Pochodzą z naszej pierwszej płyty. Kompaktowej. Powiem tak. O, dobrze, kompaktowej. Niech będzie. Więc nasz drugi utwór. Dobrze słyszycie? Niedobrze. To w takim razie, Sebastian? Raz, czy jest na sali Sebastian? Chciałbym serdecznie zadykować mojej kochanej dziewczynie, która niestety nie ma jej tutaj dzisiaj przy nas, ponieważ jest daleko, daleko stąd, za oceanem. A chciałbym, żeby bardzo tu dzisiaj była. Niestety nie może tak być i chciałem jej dzisiaj zadykować ten utwór. Pozdrawiamy cię, Aneta! Pozdrawiamy cię! Dzięki, dzięki. Thank you.
cienie pną po ulicę, ich istnienie toczą się z gór wyznaczonym torem. Śpiewamy kolejny, powiedzmy, czwarty utwór, który osobiście myślę, że koledzy nie będą mieli nic przeciwko temu. Chciałem zadykować Ance i Grześkowi za to, że kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, chodził co ciągle za nimi i mi się od razu spodobał, dlatego też i wszystkim, którym oczywiście ten się ten utwór podoba, też raz dziękuję.
Do klimatu, który kiedyś miał tutaj być. Chcielibyśmy, żeby taki tutaj był. Szkoda, że niego nie ma. Mam nadzieję, że kiedyś wróci. Otwór był już świetny. Powiedz. Już dziękuję bardzo. Ale powiedz jeszcze coś o tym klimacie.
była, co prawda może już były słyszane. Nie jesteśmy w tym kierunku. W radiu, w telewizji. W muzycznej jedynce. Tak, nie w muzycznej jedynce. Pochodzą z naszej pierwszej płyty. Kompaktowe. Powiem tak. O, dobrze, kompaktowe. Niech będzie. Więc nasz drugi utwór. Życie. Niedobrze. To w takim razie Sebastian. Raz, czy jest na sali Sebastian? Chciałbym serdecznie zadykować mojej kochanej dziewczynie, która niestety nie ma jej tutaj dzisiaj przy nas, ponieważ jest daleko, daleko stąd, za oceanem. A chciałbym, żeby bardzo tu dzisiaj była. Niestety nie może tak być i chciałem jej dzisiaj zadykować ten utwór. Pozdrawiamy cię, Aneta. Pozdrawiamy cię. Dzięki.
ludzkie cienie pchną po ulicę, ich istnienie toczą się z gór wyznaczonym porem. Śpiewamy kolejny, powiedzmy, Szlachtut, prawda? Szlachtut, chór, który osobiście myślę, że koledzy nie będą nic przeciwko temu. Chciałem zadykować Ance, Grześkowi, za to, że kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, chodził co ciągle za nimi i mi się od razu spodobał, dlatego też. I wszystkim, którym oczywiście tutaj się tam utwór podoba, też gratulują.
Do klimatu, który kiedyś miał tutaj być. Chcielibyśmy, żeby taki tutaj był. Szkoda, że niego nie ma. Mamy nadzieję, że kiedyś wróci. Ten utwór był już świetny. Powiedz. Już, dziękuję bardzo. Ale powiedz jeszcze coś o tym klimacie. Hej, powróć się wszystko.